Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Chacie Baranowskiej odbyło się spotkanie z Janem Melą, polskim podróżnikiem i działaczem społecznym. Wydarzenie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie. Jan Mela jest najmłodszym w historii zdobywcą biegunów północnego i południowego w ciągu jednego roku. Pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Kilkanaście lat temu doznał nieszczęśliwego wypadku, jednak nie zrezygnował ze swoich marzeń. Dla wielu Jan Mela jest inspiracją, motywuje innych do podjęcia działań. Duże zainteresowanie wśród zgromadzonych mieszkańców, głównie uczniów szkół, wzbudził pokaz slajdów zdjęć z wypraw gościa. Uśmiechnięty, pogodny chłopak udowodnił sobie i innym, że chcieć to móc. To niesamowicie silna i pozytywna osoba. Dla wielu Jan Mela jest inspiracją, która motywuje innych do działań. Wszystko od ludzi biorę. Mam ogromne szczęście do spotykania dobrych ludzi, do spotykania ludzi z cudowną energią, ludzi, którzy żyją pasją, którzy swoim przykładem pokazują mi, że tak się da żyć, że w całym tym zagonionym świecie, no, pełnym różnych trudności, problemów, można wybierać to, na co się zwraca uwagę. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że świat jest taki, jaki widzą nasze oczy, nie? Więc to trochę od nas zależy. I przez to, że takich ludzi spotkałem, to sam na własnej skórze doświadczyłem tego, że może trochę trudniej się nawet żyje z marzeniami, bo spada na nas pewna odpowiedzialność i świadomy, że wiele z nich można zrobić, a to wymaga zawsze wiele trudu, też różnych poświęceń, ale to mi też pokazało, że właśnie to życie wcale nie musi być szare i nudne, nie trzeba starać się, nie wiem, zabijać czas, tylko można faktycznie każdą wolną chwilę spędzać na czymś pięknym, na czymś, co się kocha. O czym rozmawiacie na takich spotkaniach, jak chociażby dzisiaj w Baranowie z młodzieżą, z mieszkańcami Baranowa, o co najczęściej pytają? Ja myślę, że ludzie przychodzą z bardzo różnymi motywacjami. Czasem jest tak, że one są takie przykryte różnymi innymi, nie? Niby przychodzimy posłuchać, a spotkać kogoś może trochę bardziej znanego, posłuchać o jakichś wyprawach, a tak naprawdę ja po wielu takich spotkaniach, które miałem okazję odbyć, dochodzę do takiego wniosku, że trochę jest tak, że chyba każdy z nas szuka odpowiedzi na pytania, które go na co dzień nurtują, jak pokonać trudności, jak znaleźć radość w życiu mimo różnych właśnie ciężarów, mimo tragedii, które nas spotykają, mimo czasami różnych niesprawiedliwości. Dlatego ja takie spotkania tak naprawdę dużą część poświęcam nawet niekoniecznie samym podróżom, opowieściom tu byłem, tam byłem, zobaczcie, tylko opowieściom o tym, jak mi się udawało i dzięki komu udawało mi się te różne trudności przetrwać, starając się szukać takich fragmentów, w których mam nadzieję, że ludzie z Baranowa i z okolic będą mogli się odnaleźć, będą mogli pomyśleć, cóż, też tak mam, albo też tak miałem i kurczę, widzę tutaj nadzieję, nie? To może ja dam radę sobie z tą trudnością poradzić. To jest taki cel, który mi przyświeca podczas takich spotkań. Ty, na pewno nie wszystkie, ale już zrealizowałeś swoje marzenia, ale masz właśnie jeszcze jakieś cele zaplanowane gdzieś tam, to w przyszłym roku, to za 2 lata. No tak naprawdę mam poczucie, że pozostały mi do realizacji takie najistotniejsze marzenia w życiu człowieka, jak mnie mam. Takie jak no, wybudowanie domu, założenie rodziny. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. To jest tak, że czasem sobie siedzimy i zazdrościmy, myślimy sobie, a tu ktoś hasa po świecie, to jest życie. I owszem, życie podróżami jest fascynujące. Podróże bardzo, bardzo wiele uczą, kształcą, otwierają nas na drugiego człowieka. Ale myślę, że jednak misja człowieka jest taka codzienna. Dużo łatwiej jest tak naprawdę żyć podróżami i gdzieś tam co chwilę zmieniać otoczenie, niż gdzieś weryfikować siebie w otoczeniu ludzi, którzy nas znają, czyli znają nasze zalety i nasze wady, które niechętnie pokazujemy. I tam być dobrym człowiekiem na co dzień, to jest prawdziwa sztuka. Mówiłeś o budowaniu rodziny, o budowaniu domu. Są już fundamenty pod jedno i drugie? Troszeczkę są. No jest przede wszystkim... Pod które? Dużo bardziej pod rodzinę. Jest cudowna kobieta u boku, z którą mam pewne dalekosiężne plany. Jest jakaś część Polski, do której planuję się przenieść, no ale trwają, że tak powiem, poszukiwania działki. Spotkanie było także okazją do zdobycia autografu i wspólnego zdjęcia. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.